Gliwicka Caritas ma już 25 lat. 5 października odbyły się uroczystości związane z jubileuszem. Podczas nich biskup gliwicki Jan Kopiec w wygłoszonej prelekcji przedstawił potrzebę niesienia pomocy potrzebującym na przestrzeni minionych wieków. Wiemy, że dzisiaj chyba nie ma państwa od bardzo biednych, jakbyśmy spoglądali na Afrykę czy tam na Amerykę Łacińską, do bardzo bogatych, jak Europa czy Ameryka Północna. Wszędzie mamy do czynienia z wytworzeniem się pewnego, także nie chciałbym już mówić o etosie, ale zwykłego odniesienia się, że oczu zamknąć na ludzi potrzebujących nie sposób. Caritas jest organizacją non-profit. Całą swoją działalność opiera na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych. Funkcjonuje na terenie 18 dekanatów, które obejmują 154 parafie. Pomagamy innym, słabszym, potrzebującym. Wkładamy w to wiele wysiłku i serca i pragniemy, aby ten wysiłek zaowocował w naszych podopiecznych nadzieją. Nadzieją, że nie są sami, że Kościół, że Caritas jest z nimi. 10 lipca 1992 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek powołał do działania charytatywnego Caritas diecezji gliwickiej. Od tego czasu organizacja ciągle się rozwija. Dzisiaj prowadzi nie tylko warsztaty terapii zajęciowej, ale także Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach, Dom Dziennego Pobytu Rodzina w Zabrzu, Świetlicę Promyk w Bytomiu czy Dzienny Dom Opieki Senior Wigor w Sośnicowicach. Bardzo dużo dobrego dalej życzę i nie ustawajcie w tym, abyśmy jako Kościół byli wiarygodnym przedstawicielem Chrystusa w tym kościele. Dużo dobrego życzę i dziękuję. Diecezjalna Caritas od wielu lat pomaga ludziom potrzebującym. Nie byłoby to możliwe bez darczyńców, właśnie dlatego podziękowano im podczas uroczystości. Caritas doceniła też wsparcie władz samorządowych, a podziękowania trafiły na ręce zastępcy prezydenta Gliwic Krystiana Tomali.